Kompozycje Janusza Stokłosy zabrzmiały w sali Słupskiej Filharmonii. To był drugi koncert z cyklu Muzyka Polska XX wieku. Janusz Stokłosa, autor ponad 200 partytur muzyki filmowej i teatralnej, współtwórca kultowego musicalu Metro, zaprezentował w Słupsku 10 swoich kompozycji. Były utwory instrumentalne oraz na głosy solistów, a tymi byli Marta Wyłomańska i Jerzy Grzechnik. Orkiestrę Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica wspierało trio jazzowe Mariusza Mielczarka, a za pulpitem dyrygenckim stanął sam kompozytor. Publiczność usłyszała muzykę ze spektakli, jaki Janusz Stokłosa zrealizował w Polsce i za granicą. Nie zabrakło też fragmentów ścieżek filmowych oraz przeboju z musicalu Metro, choć w wersji włoskiej, napisanej dla śpiewaków operowych. Na finał orkiestra zagrała fragmenty sonaty Let's Dance Chopin, którą Janusz Stokłosa napisał specjalnie na Expo 2010 w Szanghaju.